Siema, a to już jest szósty odcinek z Ghost of Tsushima. Dzisiaj będziemy sobie robić. O moment, tylko sobie zapasy zbiorę. Dzisiaj sobie pójdziemy zrobić sobie zadanie Niebiański Cios. To jest jakaś mityczna opowieść. Dzisiaj się udamy tam, ale jeszcze tutaj porozmawiamy wcześniej. Widziałam krążące po niebie ptaki, panie. Podążałam za nimi i znalazłam przepiękne miejsce. Siedziałam i patrzyłam. Zapomniałam o świecie. Wszyscy potrzebujemy inspiracji. W czasach konfliktów wojownicy odwiedzali takie miejsca i pisali haiku. Podobno sztuka pisania haiku przygotowuje umysł i ciało do bitwy. To prawda, panie? Tak, ale nie trzeba być wojownikiem, by cieszyć się poezją. Dobra. To sobie zaznaczymy na mapie ten niebiański cios. Cyk. Zwiększenie legendy, średnia premia, niebiański cios, zestaw do ozdabiania mieczy. Miecza w sumie. Ale gdzie to jest? Jakaś tam. O, niepotrzebnie. No właśnie, jeszcze mamy punkty do rozdania. O, bo bym zapomniał. Dobra. Tu gdzieś mamy chyba. O, postawa jest. Uderz wroga dwoma szybkimi pchnięciami. No to weźmiemy sobie to. I tu mamy jeszcze. Po udanej prowokacji jeden rzuci się na ciebie, wysyłając na zabójczy cios. A tutaj co mamy? O, to nam się przyda. Na tych wielkich. Dobra, gdzie jest koń? Chodź, chodź. Co, czasu nie ma. Kage! No idziesz. Dobra, siadamy. Może po drodze się coś wydarzy ciekawego. Tu jest jakiś dym. Gdzie? Poboczne zadanie, to wezmę w sumie. Zobaczmy, co to jest. Spokojnie. Porwali kogoś? Najeźdźcy przejęli nasz dom. To w tamtą stronę. Tam jest moja żona i syn. Zostawiłeś swoją rodzinę? A jaki miałem wybór? Żaden ze mnie wujak. Pomogę im. Zostań tu. Za chwilę rozpoczniesz nową opowieść. Tak. Jaki spalony. Dobra, gdzie to jest? O, właśnie o tym gadałem. Ajajaj. Dobra. Idziemy po tego łucznika najpierw. Dobra. Gdzieś tu jest. No właśnie, szczerze. Wspominał o żonie i dziecku. Dobrze, zabrałem sobie ten unik szybki z atakiem.
Dobra, do domku. Tam było wejście, chyba, nie? Tylko. Tu ich nie ma. Może na zewnątrz. Żelazo. Nie ma ich. Ranie. Wciąż mokre. Atak był nagły. Coś jeszcze? Ranie. Tam muszę iść, dobra. Sporo krwi. Kogoś tu zamordowano. Kto się nie pieprzył? Ciało ciągnięto po ziemi i wrzucono do wody. Zabawka. Chyba tego dziecka. Jego rodzina nie przeżyła. Muszę mu powiedzieć. Oj, chłop będzie zdenerwowany. Panie, znalazłeś ich? Twoja rodzina zginęła. Przykro mi. Czemuś ich nie ocalił? Uciekłem. Jak tchórz. Też powinienem nie żyć. Nie obwiniaj się. Nie pozwól, by ich śmierć poszła na marne. Staw opór najeźdźcom. Pomóż potrzebującym. Tak, panie. O, szkoda, szkoda. Nie tak to miało wyglądać. Talizman dobrej energii. No w końcu jakiś talizman pierwszy. Użyj go. Otrzymujesz dodatkowe 7,5% zdrowia przy leczeniu. No i nice. A teraz możemy kontynuować nasze zadanie. No szkoda trochę, no. Ale co, nie nasza wina, nie? A, tam tylko zejście, dobra. Możliwe, że tam artefakt jest, ale... Zapisywanie. Susano, chroni mnie. A temu co? Ciała. Kto ich zabił? Straszliwy wojownik kazał mi opowiedzieć historię niebiańskiego ciosu Sigenoriego. Kiedy nie poznał odpowiedzi na swoje pytania, wpadł w szał i ich pozabijał. Co chciał wiedzieć? Nie jestem pewny, panie. Opowiedz tę historię. Muszę odkryć prawdę. No to słuchamy. Kiedy na Tsushima przybyli pierwsi osadnicy, na wyspę nadeszła straszliwa, tajemnicza burza. W miejscach uderzeń piorunów pojawiały się bestie gromu. Te okropne istoty niszczyły całe wioski. Chciały zniszczenie zbyt szybko, by je powstrzymać. Wszyscy wiedzieli, że jedyną osobą, która może stawić czoła bestiom, jest Sigenori. Najzwinniejszy szermierz Tsushimy. Sigenori nigdy nie przegrał pojedynku. Po latach ćwiczeń stworzył technikę niebiańskiego ciosu. Ataku szybkiego niczym błyskawica. Sigenori swabił istoty na opuszczoną plażę w Komatsu, by piasek spowalniał ich ruchy.
Ich walka sprawiła, że piasek zmienił się w popiół, a liście stały się białe. Niebiański cios Sigenoriego przecinał istoty tak prędko, że nie mogły umykać. Kiedy ostatnia padła, niebo rozjaśniło się, a Tsushima była bezpieczna. Sigenori wybrał żywot pustelnika. Niewielu zdołało go odnaleźć, a tylko najodważniejsi i najzdolniejsi godni byli poznania sztuki niebiańskiego ciosu. Kiedy nadciąga burza, a uczeń, znający położenie spoczynku Sigenoriego, umieści tam swój miecz, wtedy odpędzi przerażające bestie. Zabójca chce poznać niebiański cios Sigenoriego. To zbyt duże zagrożenie. Dokąd się udał? W stronę mostu uciekła kobieta. Ścigał ją. Odpowie za swoje czyny. Przepraszam was najmocniej, ale musiałem zrobić krótkie cięcie. Bo po prostu miałem gości. Dobra. To możemy... Odszukaj most. Dobra, to idziemy szukać most. Zobaczymy most, co... O, jest. Muzyk. Czyli na dół mam zejść. Ktoś płacze. Gdzie? Nie płacz. Mój panie, tylu zabitych. Dobra, no zobaczmy. Widziałaś, kto ich zabił? Wiem, kim jest. To Yasuhira Koga. Słyszałem o nim. Walczył dla klanu Yarikawów. Rozpoznasz go? Nie zapomnę tej srogiej twarzy. Chodź ze mną. Może znajdę jakiś ślad po drugiej stronie mostu. Dobra. Okej, tu mamy iść? Tam. Ślady konia. Yasuhira się śpieszył. Ślady konia. A w którą stronę? Wiesz coś więcej o Yasuhirze Kodze? Tylko tyle, że dawno temu służył klanowi Yarikawów. Gdy bunt został rozgromiony, klan został rozwiązany, a sługi odprawiono. Podobno opuścił Tsushimę, ale wrócił, gdy zaatakowali Mongołowie. Nie wiem, co było potem. Kto ma wiedzieć? My to mamy bez wiedzieć. Znaczenia. Po tym, co uczynił, nie może żyć. Szkoda, że ona konia nie ma. Chyba, że może wyjść. A ona też ma. Dobra. Ślady. Przed nami. Budują blokadę. Żwawo, Kage! Mongołowie, schowaj się. Prowokacja. Oczyś, Perry! Dobra, to nigdy nie ucieka. Nara. Który jeszcze? Ty. Tamten trochę wyżej. Coś takiego? Tak. Dobra, krótko i na ten. A, zapomniałem o tym ataku. Gdzie jest jeszcze jeden, ten łucznik? Tam.
Ajajaj, trochę wyżej. No i mamy. Dobra, strzały nam są potrzebne. To za chwilę się rozejrzymy. Zobaczymy tutaj, co nam mam do powiedzenia. Szukamy wojownika, Yasuhiro Kogi. Właśnie odszedł. Przebywał wcześniej w strażnicy. Pomaga Mongołom? Tak, ale zeszłej nocy się przepraszam. Kłócili. Słyszałem tylko jedno słowo. Shigenori. Przeszukam strażnicę. Znajdźcie dobrą kryjówkę przed Mongołami. O. Przed Mongołami. Muszę sobie mikrofon tylko poprawić. O. Dobra. Możemy kontynuować. Są tu jakieś łupy gdzieś? Może tutaj? Oczywiście. No i mamy strzały. Także możemy... Co robił Yasuhiro? Krąg do pojedynków. Szuka go. Tam go rozwalimy. Proste, że tak. Białe liście. Jak te wyblakłe od błyskawicy. Mongołowie też mają opowieść o Shigenorim. Może chciał ją porównać z wersją muzyka. Ciekawe, czy na górze coś będzie. Iść? Idę, sprawdzę. Dawaj na górę. Mieliśmy czas niepotrzebnie, ale było coś tam. Halo? Bambus. Dobra, możemy jechać dalej. Yasuhiro poszukuje kogoś, kto nauczy go niebieskiego ciosu Shigenoriego. Białe liście. Niedaleko stąd są podobne drzewa. Tam właśnie poszedł. Bardzo pomogłaś. Udaj się w bezpieczne miejsce. Dziękuję, panie. Jednym słowem uciekaj. Obyś ukarał tego potwora. Niebiański cios. Muszę znaleźć te białe drzewa. To nie był... Nie było mądre posunięcie. Aha, dobra, w sumie musimy iść na górę. Lol. Co ja dwalam to? Nie mam pytań czasami. Dobra, ale już jesteśmy na górze, także... Pożo. Podążaj za białymi liściami. Klikaj. A, bo ja ogólnie mam znaleźć to drzewo. No, czyli będzie na górze. Standard. Tam się coś pali w ogóle. Kapliczka kwitnącej śliwy. Uważaj, panie, to niebezpieczne. Ora, ja tu szukam dzieła białego. Ty mi tutaj gadasz. Nie wiem, może powinienem tam na górę wejść. Oczywiście to sprawdzić. Oj, oj, oj. Chłop się zmęczył, biegnąć uważaj, nie mogę. Uważaj, panie, to niebezpieczna ścieżka. No i gitara. Bambus. Huh?
Przyciśnij się. No, sobie to zbierzemy. Chyba nie zebrałem nawet tego bambusa. No. Czyli musimy iść tu. Teraz tu. To idzie. Żeby tylko te białe działy. Jest! No i gitara. No i nice. Pokchump. Tutaj widzę, że od prawej strony jest wejście. Talizman Kagu. 50 do obrażenia, gdy masz 50% zdrowia lub mniej. No to ładnie. Wyposażono. A tu mogę ten energii? No. Mogę. A tu jest te białe drzewo. Yasuhira zebrał liście właśnie tu. Przyjrzyj się. Oto jest. Białe liście. Jak te wyblakłe od błyskawicy. Udaj się. Dobra. Dawaj liście. Tu. W sumie łatwiej się schodziło niż chodziło. No i po co tracisz te życie? Ziomek. Tutaj! Ola, to nic dobrego nie wróży. Biegnij! Biegnij. Stój! Powiedziałem mu wszystko, co wiedziałem. Ktoś ma kłopoty. Dobra. Kilku ich tutaj jest. Prowokacje robimy. Powiedziałem mu wszystko, co wiedziałem. Amche! Zilmysu glasz! Nie. Nie. Ale daję te uniki. No, kurde. Chłopie, ogarnij się. Ja
O! Dobra, już taki spany był. Jeszcze se pięciu weźcie, najlepiej. Oj, czasami to jest masakra. Wchodzimy do środka. Żartujesz? Są za blisko. Wrogowie są w pobliżu. Który? No tutaj jest jakiś kleszcz. I tam jest jeszcze jeden. Ciekawe, czy będzie go szło tym. Barczko! Łatwo, łatwo. Dobra, wbijamy na chatę. Pomocy! Ratuj! Czy z tymi Mongołami był Yasuhira? Chciał nauczyć się niebiańskiego ciosu od mojego dziadka i zabrał go ze sobą. Jest w niebezpieczeństwie. Dokąd poszli? Na jego stary plac treningowy. Jest na wybrzeżu Komatsu. Proszę, uratuj go. Dobrze, uratujemy go. Kage, do mnie! To jest gdzieś tu? Tak. To jest tu. Zapasy, zapasy, chłopie. Same się nie zbiorą, nie? A naprawiać by się ulepsze ciało. Nie może się nauczyć tego ciosu. Dobra, to jakaś tam. Lecimy. Ty, o, coś tam błysnęło, nie? Dokładnie tam. Tam, gdzie lecimy, no. Nie wiem, zobaczymy. Tu to jest. Dobra, mamy. Ktoś ściął to drzewo, żeby przejść. Przejdziemy i my. Yasuhira sprowadził tu Mongołów. Chciałem, żeby nie będziemy ich prowokować. Za to po cichutku. Po cichutku i powoli. Bo musimy też ten sobie nabić. Te grubaski miałem zawsze ten, zapasy. No, każdy jeden. Dobra, jest jeszcze ich trzech tutaj. Co tu z tymi mieczami robił? Wszyscy. Jeszcze ktoś? Nie. Wszystkich grzech zabił. Krąg do pojedynków Shigenoriego. Co robił Yasuhira? Biedak. Zginął z rąk Yasuhiry. O, to ostrze nieraz zabijało. Ślady. Świeże. Idzie. Yasuhira! Yasuhira Koga. Rzeźnik z czasów buntu. Nie zmieniłeś się. Chłopcze, byłeś tylko dzieckiem, gdy Yarikawa spłonęła. Przez 15 lat marzyłem o zniszczeniu pana Shimury. Nie dożyjesz spotkania z nim.
Staruszek nauczył mnie legendarnego ataku, zanim go zabiłem. Zaraz go doświadczysz. Niebiański cios? No dawaj. Chodź na bitkę. To będzie tibijska bitka. Taki skupiony. Idealnie muszę sparować. Dobra. Ha! Pan Shimura powinien cię lepiej nauczyć. Muszę idealnie zesparować cios. Inaczej tego nie przejdę. Albo unik z boku. Zaraz popróbujemy. Kurde. Jest szybki. O, atakuj. No, będzie ciężko. Tak, tego nie przejdę, bo... No, właśnie. Kurde... Pan Shimura powinien cię lepiej nauczyć. O, Boże. Ciężko będzie. No leć. No dawaj. No chodź. Nie. Dawaj, panie Shimura, lecisz. Aha. Na co jeszcze czekasz, chłopcze? Nie czekam, obserwuję, uczę się. Dokładnie. Nie, to zbyt. Dawaj, atakuj. Jest szybki. Jeszcze raz. Dawaj.
Dawaj, dawaj. Musi na mnie lecieć. Prawie. Teraz rozumiem. To był niebiański cios. Trójkąt i kółko, pamiętajcie. Nie ocalił. To był cios. Że tak powiem. Cios. Jebnięcia. No ale co? Żeśmy za trzecim to przeszli. Zasługujesz na większy szacunek. Hej, hej, czołem. Tutaj obiecuję używać techniki Shigenoriego tylko w obronie Tsushimy przed wszelkim złem. No, niebiański cios, trójkąt, kółko, szybkie. A my co? Uderzaj bez ostrzeżenia niczym łowca przez tworzy. Niebiański cios. Zestaw do zabijania miecza. Jak ty taki, no i gitara. Dobra. Będziemy się powoli żegnać. Dziękuję, że byliście. Jeśli tak ktoś ogląda. No i co? Zostawcie łapkę w górę albo subika. Mile widziany komentarz. Trzymajcie się i do następnych. Nara.